気をつけてこい。
gęstej dżungli półwyspu Maimio w pobliżu góry Arakanjoma toczą się ciężkie walki. Czoło japońskiej dywizji na wzgórzu 170 wycofuje się wzdłuż drogi do mostu na rzece Thegyan. Celem misji jest zniszczenie mostu i wyrządzenie jak największych szkód japońskiej dywizji. Jest to ostatnia droga w tym rejonie, którą mogą przemieszczać się ich transporty z wojskiem i zaopatrzeniem. Większość transportów zdąża do Akiap, małej osady w pobliżu rzeki. Twoja misja ma za zadanie określenie stanu i celu tych tajemniczych transportów. Cały obszar otaczający most i obóz jest pod kontrolą karabinów maszynowych w bunkrach i gęsto pokryty polami minowymi. Jak tylko zrealizujesz zadania misji, udaj się do strefy ewakuacji. Powtórzmy główne punkty raz jeszcze. Tu rozpoczynasz swoją misję. To jest most, który powinieneś zniszczyć. To jest osada Akiap. A tu znajduje się strefa ewakuacyjna. Będziesz miał do czynienia z przeciwnikiem, dla którego klęska jest śmiertelną hańbą. Pamiętaj o tym.
To wzgórze 170, ostatni punkt oporu wroga na półwyspie. Jeżeli zdobędziemy ten punkt, przejmiemy kontrolę nad całym obszarem, włącznie z wybrzeżem. Poruszaj się szybko w rozproszonej formacji. Wykorzystaj nierówności terenu, aby ukryć swoją pozycję. Wzniesienie terenu pozwala jedynie na przeprowadzenie frontalnego ataku. Nie będzie to proste nawet ze wsparciem trzycalowych dział i czołgu Sherman. Niestety wokół wzgórza znajduje się także sieć bunkrów ze stanowiskami karabinów maszynowych i pola minowe. Uważaj na wzruszoną ziemię i umieszczone w niej pułapki. Wróg jest podstępny, a jego morale bardzo wysokie. Spodziewaj się niezwykle silnego oporu i samobójczych ataków. Powodzenia!
Nie pójdę ani kroku dalej! To straszne! To jest straszne! O, nie pójdę ani kroku dalej! Jest źle! Teren przed nami jest obstawiony ciężkimi karabinami maszynowymi! Frank jest ranny! Muszę się nim zająć! Ciężkimi karabinami maszynowymi! Frank jest ranny! Muszę się nim zająć!
hast du ihm gesagt? Hoffentlich nicht. Zamek Adler jest ukryty głęboko w lesie Kreuzwald w południowo-zachodniej części Austrii. W jego murach znajdują się tajne archiwa Abwehry, zawierające listę niemieckich tajnych agentów, członków SS, ich rodzin oraz innych kontaktów na całym świecie. Od ciebie zależy, w jaki sposób dostaniesz się niezauważony do zamku i zdobędziesz te dokumenty. Według wywiadu do zamku można dotrzeć dwoma drogami, ale jedna z tych dróg prowadząca przez starą zamkową kryptę została zablokowana podczas prac budowlanych w 1942 roku i nie jest od tamtego czasu używana. Druga droga wiedzie przez las i może bezpiecznie zaprowadzić cię do wąwozu, w którym rozpoczyna się misja. Od tego momentu musisz być bardzo ostrożny, ponieważ ściany wąwozu tworzą wąski korytarz, w którym łatwo możesz stać się celem ataku. Pułkownik Liebfert z 50. Dywizji Piechoty rozmieścił patrole na całym obszarze, a wywiad donosi o gnieździe karabinu maszynowego umieszczonym na końcu drogi. Zgodnie z planem będziesz musiał przejąć ciężarówkę z zaopatrzeniem, zdobyć niemiecki mundur i dokumenty i w przebraniu przedostać się do kompleksu zamkowego. Działaj szybko i skutecznie. Nie dopuść, aby personel stacji poinformował strażę na zamku o twojej obecności. W innym przypadku zostaniesz odkryty i dalsza obecność w okolicach zamku nie będzie możliwa. Powodzenia!
powinienem już iść. Muszę dzisiaj odbyć jeszcze kilka kursów. Tak jak powiedziałem, bądź ostrożny. Planowana jest kontrola, a Eichner może naprawdę zatruć ci życie. Teraz trzeba. Masz szczęście. Ktoś ukradł kilka litrów paliwa z mojego ciągu. Teraz muszę je odkupić w wiosce, zanim ktoś zauważy. Gdybym tylko wiedział, kto to zrobił. Nie mów tego na głos. Nigdy nie wiadomo, kto może posłuchiwać. Oszalałeś? To nie było śmieszne. Muszę już iść. Do zobaczenia później. Witam. Tylko jeden z was spróbuje dostać się do wnętrza zamku Adler. Przemieszczanie się całego oddziału spowoduje zbędne ryzyko, którego raczej wolelibyśmy uniknąć. Gdy dostaniesz się na dziedziniec, musisz znaleźć dowódcę straży, kapitana Maitiga, i okazać mu skradzione dokumenty. Mamy pewne podstawowe informacje od naszego człowieka wewnątrz zamku, z którym będziesz musiał się niezwłocznie skontaktować.
Agentką jest porucznik Elisabeth Salter. Na zamku występuje jako Ulrike Burkhardt. Nazwa kodowa MI5 i hasło pozwalające na twoją identyfikację to Aquitania. Salter pomoże ci odnaleźć tajne archiwa, w których przechowywane są dokumenty o wielkim znaczeniu dla naszego wywiadu. Strata tych dokumentów wywoła panikę w najwyższych kręgach nazistowskich Niemiec. Gdy zdobędziesz dokumenty, jak najszybciej uciekniesz z zamku wraz z agentką Salter. W przeciwnym wypadku znajdziecie się w wielkim niebezpieczeństwie. W trakcie tej misji musisz ukryć przed wrogiem swoją prawdziwą tożsamość. Bądź ostrożny i nie rzucaj się w oczy. Możesz narazić całą misję, jeśli w trakcie operacji otwarcie użyjesz broni. Jeśli wróg zorientuje się, kim naprawdę jesteś, nie będziesz miał żadnej szansy na ucieczkę. Powodzenia! Przyniosłem amunicję. Tu są dokumenty. Ein Moment. Stadtfeld ist dafür zuständig. Ist in der Arkade auf der anderen Seite der Tür da. Warten Sie, ich sag ihm Bescheid. Hauptsturmführer, die Munition ist da. Ich schicke den Fahrer mit den Papieren. Jawohl. Sie können jetzt gehen. Die Papiere sind in Ordnung. Gehen Sie zum Lagerhaus und warten Sie, bis die Soldaten alles entladen haben. Schicken Sie zwei Männer in den Hof. Wir müssen den Laster entladen. Was sollen wir tun? Połóżcie skrzynki przy ścianie. Gut. Die Papiere sind in Ordnung. Gehen Sie zum Lagerhaus und warten Sie, bis die Soldaten alles entladen haben. Schicken Sie zwei Männer in den Hof. Wir müssen den Laster entladen. Was sollen wir tun? Połóżcie skrzynki przy ścianie. Gut.
Sortieren Sie die Ordner und schreiben Sie Ihre Nummern auf. Jawohl. Fangen Sie sofort an. Ich brauche die Liste bei der Besprechung morgen und hätte sie gern schon heute Abend. Jawohl. Was ist mit den Kisten, die gerade angekommen sind? Nicht auspacken, nur Empfangsschein abstempeln. Sonst noch was? Sie können gehen. Solchen Hunger, ich bin ein ganzes Schwein. Heute Abend hast du die Gelegenheit. Der Koch hat ein paar Schweine aus dem Dorf geholt. Und aus der Kneipe hat er ein paar Fässer Bier besorgt. Heute Nachmittag fängt das Grillen an. Klingt gut. Das Essen hier ist nicht übel, aber so ein Schwein ist nicht zu packen. Nachschub gemeldet. Sie haben nicht genug Ersatzteile für Ihre Fahrzeuge. Sie haben nicht genug Ersatzteile für Ihre... To ty? Nie wiedziałam, kiedy się pojawisz. Idź za mną szybko, zaprowadzę cię do archiwum.
Zabieraj to, po co przyszedłeś i wynośmy się stąd. Szybko. To miejsce jest niebezpieczne. Szybko do bramy. Teraz. On nie żyje. Na drugim miejscu.
100 links. 4470. Alpha. 100. Verstanden. Ende. Worauf warten Sie noch? Zur Seite. Fortecza Cousson została zbudowana w 1798 roku w celu ochrony francuskich szlaków handlowych. W 1941 roku została zajęta przez niemiecką Kriegsmarine i znajduje się tam teraz dywizja artylerii przeciwlotniczej Luftwaffe. Jej głównym celem jest rozbijanie i niszczenie alianckich konwojów zaopatrzeniowych. Konwoje korzystają z różnych tras, ale niezależnie którędy popłyną, i tak natkną się na okręty podwodne Denica. Wielokrotnie próbowano zdobyć i zabezpieczyć fortecę, ale żadna z tych prób nie powiodła się. Teraz twoja kolej. Ze względu na doskonałą obronę przeciwlotniczą nie jest możliwe przeprowadzenie ataku z powietrza. Nalot mógłby także uszkodzić lub zniszczyć latarnię morską, niezwykle przydatną na tych zdradzieckich wodach. Celem tej misji jest zniszczenie wszystkich stanowisk artyleryjskich i innych jednostek wroga wewnątrz fortecy. Oddział i potrzebny ekwipunek zostanie przetransportowany na łodzi. Korzystając z akwalungów, dostań się do wnętrza fortecy poprzez stare podwodne kanały. Trasę możesz wybrać dowolnie, jednakże przez niektóre z tuneli nie można się już przedostać. Kolejnym zadaniem jest uruchomienie latarni morskiej. Będzie to sygnał dla naszego konwoju zaopatrzeniowego przygotowanego do wyjścia w morze. Przyszłe postępy naszych sojuszników w Europie zależą od powodzenia tej misji. Miejmy nadzieję, że zwycięstwo będzie po naszej stronie. W porządku, powtórzmy jeszcze raz główne punkty. Niezauważony przedostań się do fortecy. Zniszcz wszystkie działa, najpierw aktywne. Zabij obsługę dział i resztę garnizonu. W odpowiednim momencie uruchom latarnię morską. Powodzenia!